tym materiale przedstawię Wam 10 szokujących faktów na temat Niemiec. Usłyszycie m.in. o niemieckich koloniach, problemie bezdomności i wpływie rosyjskiej propagandy. Pamiętajcie, że w tej serii skupiamy się wyłącznie na mniej znanych, negatywnych aspektach danego kraju. Dzięki temu możemy się skupić na sprawach, które często umykają naszej uwadze. Nie oznacza to jednak, że Niemcy są złym krajem do życia. Wręcz przeciwnie, sam miałem okazję mieszkać tam pół roku i ten czas wspominam bardzo dobrze. Zaczynamy. Numer 10. Cyfryzacja. Wiele osób mieszkających w Niemczech narzeka na powolny rozwój cyfryzacji. Mimo tego, że Niemcy są nowoczesnym krajem, sporo spraw urzędowych wciąż należy załatwiać listownie. Według sondażu cytowanego przez Deutsche Welle, aż 60% Niemców uważa, że stopień cyfryzacji administracji państwowej i szkół jest niewystarczający. Należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat cyfryzacja Niemiec zaczęła się znacznie poprawiać. Jeszcze kilka lat temu Niemcy znajdowały się w tyle w rankingach zaawansowania cyfrowego w państwach Unii. Jednak w 2022 wylądowały na 13 miejscu. Dla porównania Polska uplasowała się na prawie samym końcu, dopiero na 24 miejscu. W rankingu pod uwagę brane jest m.in. to, jak powszechny jest dostęp do internetu, ile osób załatwia sprawy urzędowe przez internet, czy jak radzą sobie przedsiębiorstwa, np. wystawiając cyfrowe faktury. Numer 9. Kolonialna przeszłość. W tym odcinku nie będę mówił o II wojnie światowej. Na ten temat na pewno znajdziecie lepsze materiały. Skupmy się jednak na innej, trochę zapomnianej karcie z historii Niemiec. Mowa o koloniach. W zeszłym roku media informowały o tym, że Niemcy wypłacą Namibii ponad 1 000 000 000 euro odszkodowań. Ofiarą kolonialnego systemu padło nawet 100 tysięcy rdzennych mieszkańców kraju. Zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie domagają się również inne kolonie, wśród nich Tanzania, Kamerun czy Togo. Adam Hochschild w książce Duch króla Leopolda opisuje ludobójstwo w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej przeprowadzone na ludzie Herero. W 1904 roku, po tym jak Niemcy zabrali im większość ziemi, Herero podnieśli bunt. W odpowiedzi cesarstwo niemieckie wysłało ciężko uzbrojony korpus ekspedycyjny pod dowództwem generała Lothara von Trotty, który wydał rozkaz eksterminacji. Brzmiał następująco. Każdy Herero z bronią lub bez, z bydłem lub bez, który zostanie znaleziony na niemieckim terytorium, zostanie rozstrzelany. Z około 80 tysięcy Herero, którzy zamieszkiwali tę ziemię w 1903 roku, w 1906 zostało mniej niż 20 tysięcy wywłaszczonych uchodźców. Resztę spędzono na pustynię, aby umierali z pragnienia, bo studnie były otrute. Innych zastrzelono albo zabito w taki sposób, żeby oszczędzać naboje. Wydany przez Trotę rozkaz eksterminacji wzbudził protesty w Niemczech, ale na świecie nie zwrócono na niego uwagi. W 2020 roku Deutsche Welle cytowało profesora Jurgena Zimmerera z Uniwersytetu w Hamburgu, który podkreślił, że z jednej strony Niemcy wyznaczyły sobie wysokie moralne standardy w kwestii rozprawienia się z własną historią, z drugiej strony panuje milczenie w sprawie zbrodni w Afryce. Numer 8. Pracownicy sezonowi. Niemcy to jeden z największych rynków pracy w Europie, a w takich sektorach jak rolnictwo, turystyka, gastronomia czy budownictwo bardzo popularna jest praca sezonowa. Niestety, wyzysk pracowników sezonowych w Niemczech jest nadal powszechnym problemem. W lutym ten problem opisywał Benedikt Peters w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Autor zaznacza, że pracownicy sezonowi z Europy Środkowej i Wschodniej traktowani są przez pracodawców jak ludzie drugiej kategorii. Tylko ustawodawca może poprawić ich sytuację, ale niemiecki rząd nie śpieszy się. Pracownicy często stłoczeni są w zbiorczych kwaterach bez toalet, a gdy chcą pójść do lekarza, uzależnieni są od dobrej woli przełożonego. Jakby byli chłopami pańszczyźnianymi, oszukiwani są przy wypłacie, chociaż wynagrodzenia i tak są mikroskopijne. Niestety, na rynku pracy dobrzy pracodawcy muszą konkurować z nieuczciwymi rywalami, którym nadużycia często uchodzą na sucho. Kontrole to niestety rzadkość. Deutsche Welle cytuje dane, według których w 2021 roku w niemieckim rolnictwie pracowało 135 tysięcy pracowników sezonowych, połowa pochodziła z Rumunii, a 36 tysięcy z Polski. Marzenie o dobrej pracy na zachodzie dla wielu staje się niestety koszmarem. Numer 7.
bezdomność. Mimo iż Niemcy są jednym z najbogatszych krajów Europy, liczba osób w kryzysie bezdomności w tym kraju nadal jest wysoka. Niestety bardzo trudno ją oszacować. Oficjalne dane mówią o 260 tysiącach bezdomnych, jednak w materiale Deutsche Welle z zeszłego roku usłyszymy, że liczby te mogą sięgać nawet miliona. W samym Berlinie żyje od 2 do 6,5 tysiąca osób bezdomnych. Wielu z nich na co dzień pracuje, jednak noce musi spędzać w samochodach, garażach czy piwnicach. Dlaczego te dane są tak rozbieżne? Duża część osób nie posiada oficjalnych dokumentów i przebywa w Niemczech nielegalnie. Jeszcze w 2015 roku otrzymanie pozwolenia na pracę i pobyt mogło trwać nawet 3 lata. Ze względu na napływ uchodźców z Ukrainy, niektóre procedury zostały uproszczone, ale wciąż załatwienie papierów mogło trwać miesiącami. Wróćmy jednak do tematu bezdomności. Podróżując po Niemczech, nie sposób nie zauważyć, że wielu bezdomnych i uzależnionych krąży wokół dworców kolejowych, na przykład we Frankfurcie. Jest to po części związane z tym, że taka infrastruktura jak noclegownie często znajduje się w budynkach dworca. Poza tym dochodzą do tego oczywiste aspekty, jak choćby ogrzewanie czy większa anonimowość. Mieszkańcy Frankfurtu zauważają jednak, że sytuacja jest wiele lepsza niż kilkanaście lat temu, głównie ze względu na programy mające na celu pomoc uzależnionym. Numer 6. Przywiezione problemy. Niestety, dla wielu osób, które decydują się na życie w Niemczech, problemy nie kończą się jedynie na znalezieniu pracy. Wiele codziennych problemów przyjeżdża wraz z nimi. Najlepszym przykładem są starcia między Turkami i Kurdami mieszkającymi w Niemczech. Kilka lat temu Kurdowie protestowali przeciwko tureckiej inwazji w północnej Syrii. W kilku miastach zostali zaatakowani przez Turków. Do starć doszło także na lotnisku w Hanowerze. Niestety, temat nieudanej integracji części migrantów jest wciąż aktualny. Jak podaje Ośrodek Studiów Wschodnich, w ostatnią noc sylwestrową w kilku niemieckich miastach doszło do napaści na policjantów oraz służby ratownicze. Funkcjonariuszy zaatakowano m.in. przy użyciu materiałów pirotechnicznych, w tym petard, rac oraz broni hukowej. W Berlinie rannych zostało około 40 funkcjonariuszy oraz 15 strażaków. W mieście zatrzymano łącznie 145 osób należących do 18 narodowości. 45% z nich posiadało niemiecki paszport, z czego niemal 1/4 miała podwójne obywatelstwo. Pamiętajmy jednak, że imigracja to skomplikowany temat. Ignorancją jest zarówno straszenie imigrantami, jak i niezauważanie problemów związanych z integracją. Choćby w zeszłym tygodniu głośno było o naszych rodakach aresztowanych w Berlinie z powodu burt na stacji kolejowej. Czy jest to dowód na to, jak wszyscy Polacy zachowują się za granicą? Numer 5. Rosja. Pamiętajmy o tym, że kryzys migracyjny jest chętnie wykorzystywany przez rosyjskie brygady sieciowe, których głównym celem jest polaryzacja społeczeństwa. Rosjanie próbują stworzyć wizerunek Niemiec jako kraju opanowanego przez muzułmanów. W rzeczywistości stanowią oni zaledwie 6% społeczeństwa. Od wielu lat Niemcy są celem rosyjskich brygad sieciowych, a obecnie ich głównym zadaniem jest budowanie antyukraińskich nastrojów. Deutsche Welle powołuje się na brytyjski instytut, który przeanalizował komentarze publikowane w 32 głównych europejskich mediach, w tym internetowej edycji niemieckiego dziennika Die Welt i tygodnika Der Spiegel. Jedno z kont publikujących prowokacyjne prorosyjskie treści od momentu powstania zmieniło swoją lokalizację 69 razy, a nazwę aż 549 razy. Niestety, część opinii serwowanych przez opłacane trolle przenika do dyskursu publicznego. Poza tym Rosja, szczególnie w swoich własnych mediach, próbuje stworzyć obraz niemieckiego społeczeństwa, które popiera wojnę oraz Putina. Niedawno na przykład w propagandowym talk show w rosyjskiej telewizji wystąpił niemiecki poseł Stefan Kotre z kontrowersyjnej partii AfD, który twierdził, że zwykli Niemcy nie chcą, aby ich kraj udzielał Ukrainie pomocy wojskowej, ale media mainstreamowe robią wszystko, by zwrócić ludność Niemiec przeciwko Rosji. A jak jest naprawdę? Według badania społecznego Deutschland Trend z końca zeszłego roku, aż 86% Niemców postrzega Rosję jako zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Tylko 10% określiło Federację Rosyjską jako kraj, z którym Niemcy mogłyby zbudować partnerskie relacje oparte na zaufaniu. Numer 4. Antysemityzm.
W 2019 roku 30-letni neonazista próbował wtargnąć do synagogi w miejscowości Halle. Ostrzelał drzwi wejściowe świątyni, a gdy nie udało mu się ich otworzyć, zastrzelił dwie przypadkowe osoby. Miał przy sobie 4 kg materiałów wybuchowych i kilka sztuk własnoręcznie skonstruowanej broni. Został skazany na dożywocie. Niestety, w ostatnich latach obserwowany jest wzrost antysemityzmu w Niemczech. Według statystyk niemieckiej policji, w 2021 roku zanotowano ponad 3000 antyżydowskich aktów, z czego około 60% było nawoływaniem do nienawiści. Odpowiadają za nie zarówno prawicowi ekstremiści, jak i osoby pochodzenia arabskiego. Dla przykładu, w zeszłym roku na propalestyńskiej manifestacji zaatakowano reportera gazety Bild, obrzucając go antysemickimi hasłami. Jak informuje Ośrodek Studiów Wschodnich, obawy związane z atakami antysemickimi powodują, że coraz więcej Żydów zastanawia się nad emigracją z Niemiec. W 2018 roku aż 44% badanych rozważało taką decyzję. To m.in. dlatego w listopadzie zeszłego roku rząd przyjął Narodową Strategię Walki z Antysemityzmem, która ma pomóc w walce z tym zjawiskiem. Między innymi poprzez wzmocnienie ochrony ofiar czy wspieranie żywej kultury pamięci. Numer 3. Ekstremiści. Niestety, skrajne poglądy obecne są również pośród pracowników policji czy wojska. W zeszłym roku szef Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang stwierdził, że liczba wrogów demokracji w niemieckich organach bezpieczeństwa jest przerażająca. W zeszłym roku Senat Berlina poinformował o tym, że od lipca 2018 do końca czerwca 2021 w przypadku 93 pracowników policji oraz Urzędu Ochrony Konstytucji w stolicy Niemiec miały miejsce oznaki prawicowych działań ekstremistycznych. Problem jest jednak obecny w całych Niemczech. Kilka lat wcześniej, w 2020 roku, rozwiązano kampanię elitarnej jednostki komandosów KSK ze względu na prawicowo-ekstremistyczne incydenty, do których doszło w jej szeregach. Wśród pracowników mundurowych można znaleźć członków skrajnych ugrupowań, choćby takich jak Obywatele Rzeszy. Pod koniec zeszłego roku w ramach spektakularnej akcji zatrzymano 25 członków grupy, którzy planowali zamach stanu. Wśród nich był jeden komandos i 2 żołnierzy w stanie spoczynku. Zaznaczmy jednak, że szanse przeprowadzenia przewrotu były bliskie zera. Problem wciąż jednak istnieje. Jak podaje Ośrodek Studiów Wschodnich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec szacuje, że w kraju żyje około 13 tysięcy gotowych do przemocy prawicowych ekstremistów, z których około 1,5 tysiąca ma pozwolenie na broń. Numer 2. Emeryci. Starzenie się społeczeństwa Niemiec jest poważnym problemem, który stawia przed krajem wyzwania. Według Deutsche Welle za kilkanaście lat co piąty obywatel Niemiec będzie seniorem. Jak przeczytamy w artykule, Federalny Urząd Statystyczny wyliczył, że do połowy lat 30. liczba emerytów, czyli ludzi w wieku 67 lat i starszych, wzrośnie o około 4 miliony do co najmniej 20 milionów. Już teraz Niemcy borykają się z niedoborem pielęgniarek. Według doniesień z 2021 w kraju brakowało co najmniej 35 tysięcy osób na te stanowiska. W żadnym innym zawodzie niedobory pracowników nie są tak duże. W całej branży opiekuńczej może brakować nawet 200 tysięcy pracowników. Niektóre placówki oferują pracownikom z innych krajów zwrot kosztów przelotu, kurs językowy czy pieniądze na opłaty związane ze sprawami urzędowymi. Niektórzy obawiają się jednak, że nawet to nie pozwoli wystarczająco uzupełnić personelu. Numer 1. Ubóstwo. Niemcy są jednym z najbogatszych krajów na świecie. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje tam problem ubóstwa. W ostatnich latach, ze względu na inflację, pogłębia się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi. Ten problem dobrze opisuje film dokumentalny Bieda w Niemczech, dostępny na kanale Arte TV. Coraz więcej ludzi zdanych jest na banki żywności, a rosnące ceny i wysoki koszt energii sprawiają, że wiele osób żyjących w Niemczech nie może sobie poradzić samodzielnie. Z banków żywności korzysta obecnie około 2 miliony osób. Wśród potrzebujących są zarówno uchodźcy, ale też bezrobotni czy starsi o niskich emeryturach. Istnieją różne statystyki dotyczące ilości osób żyjących w ubóstwie. Należy jednak zwrócić uwagę na definicję tego słowa. Jak podaje Deutsche Welle, w przypadku Niemiec oznacza to, że osoby samotne, które zarabiają mniej niż 1148 euro netto miesięcznie, są uważane za znajdujące się poniżej granicy ubóstwa.
Niemcy posiadają dobry system pomocy społecznej. Niektórzy uważają jednak, że proponowane kwoty są zbyt niskie. I to już wszystko na dziś. O jakim kraju chcielibyście jeszcze usłyszeć? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym pamiętajcie, żeby sprawdzić poprzednie odcinki z tej serii, na przykład na temat Rosji, Filipin, Stanów czy Szwecji. Piona.